Witam. Przedstawiam oponę V-Tire Speed Booster w rozmiarze 20x1,75. V-Tire to firma, która została założona w 1977 roku. Produkuje opony do rowerów, motocykli, samochodów i ciężarówek. Nie jest może jeszcze bardzo znana i ceniona na naszym rynku, ale na rynkach wschodnich jest już dużym graczem. Zaczynali od jednej fabryki w Tajlandii, która jest największym na świecie producentem kauczuku, czyli gumy, z której robi się opony, a obecnie posiadają już 4. W Hanoi, Indiach i Wietnamie. Więc myślę, że podobnie do innych azjatyckich firm, to tylko kwestia czasu, aż zaczną rywalizować z bardziej topowymi markami, takimi jak Maxxis, Continental czy Schwalbe. Wracając do samych opon, już z samego opakowania dowiemy się wszystkich potrzebnych nam informacji. Są to zwijane opony przeznaczone do jazdy na BMX-ach, ale ja założyłem je do rowerka dziecięcego. Wybrałem je ze względu na dobrą wagę, która wynosi zaledwie 362 gramy oraz gładki bieżnik. Dzięki temu rower będzie łatwiej rozpędzić i wyhamować oraz opory toczenia będą bardzo małe, a dziecku zwyczajnie będzie jeździło się lżej. Niską wagę osiągnięto dzięki cienkim ściankom bocznym o wzorze plastra miodu. Nie powinniśmy się jednak martwić możliwości łatwego złapania kapcia, gdyż opona ma porządny oplot TPI 90. Jak chwali się producent, Speed Booster został wykonany z ich najlepszej mieszanki gumy, LSG+, stosowanej w oponach szosowych. Ma ona mieć najniższe opory toczenia, a przy tym zachowywać dobrą trakcję i trzymanie w zakrętach. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie i jestem zadowolony z tego zakupu oraz mogę go śmiało polecić. Jeśli chcecie odchudzić ciężkie rowerki waszych dzieci, tak żeby mogły za wami nadążyć i jeździć dalej i dłużej, to najlepszym wyborem jest właśnie zmiana opon. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, a jeśli filmik wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!